Wnioski po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzkim Magistracie wciąż wzbudzają emocje. Dotyczyła ona gospodarki finansowej i zamówień publicznych i objęła wybrane zagadnienia z lat 2012-2013. Kontrolerzy wskazali m.in., że prezydent Sieradza Jacek Walczak przekroczył zakres uprawnień do dokonywania zmian w budżecie miasta. Zakwestionowali sposób dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. W 2012 roku chodziło o kwotę prawie 92 tysięcy złotych, w 2013 645 tysięcy złotych. Do wyników kontroli RIO odniosły się zarówno partie polityczne, jak i radni opozycyjnych klubów w Radzie Miejskiej. Ze zdumieniem zostały przez zarząd SLD przyjęte wyjaśnienia prezydenta miasta zamieszczone na łamach sieradzkich mediów. Pozwolę sobie zacytować. Wszystko jest zgodne z prawem, z tym tylko, że RIO wskazało, iż nie zawsze byłem upoważniony przez Radę Miejską do dokonywania zmian. Do zmian budżetowych w większości jest potrzebna większość w Radzie, ale to powodowałoby, że za każdym razem trzeba byłoby zwoływać sesję. Koniec cytatu. Wyjaśnienia wskazują na negatywny stosunek obecnego prezydenta miasta do istoty samorządu i funkcji rady, a także radnego, jak również negatywny stosunek do ustawy o samorządzie terytorialnym. Niedopuszczalnym jest fakt, i jako pracownik samorządowy formułuję te myśli w sposób publiczny. Z protokołu i wyjaśnień wynika również fakt, iż nie było to działanie jednorazowe, co nosi znamiona świadomego i ciągłego naruszania prawa przez prezydenta miasta. Radni klubów Nasz Sieradz i Solidarni dla Sieradza przesłali wspólne oświadczenie, w którym wyrażają swoje oburzenie w związku z przekroczeniem przez prezydenta uprawnień. Największy niepokój radnych Nasz Sieradz i Solidarnych dla Sieradza budzi fakt wieloletniego samowolnego dysponowania prezydenta publicznymi środkami w zakresie finansowania wydatków majątkowych i bieżących. Wykazane przez RIO uchybienia w zakresie swobodnego dysponowania pieniędzmi publicznymi przez władze Sieradza, realizowane od lat bez zgody Rady, to objawy ignorancji i deprecjacji władzy uchwałodawczej przez władzę wykonawczą. Potwierdzenie przez prezydenta faktu dokonania zmian budżetowych bez uprzedniej zgody Rady w okresie ostatnich kilku lat, argumentowane koniecznością uzyskania większości w głosowaniu i uciążliwością wynikającą z potrzeby zwołania posiedzenia Rady, jest uwłaczającym godności radnego, a stwierdzenie co innego gdybym pieniądze ukradł nie przystoi komuś, kto sprawuje urząd prezydenta od 8 lat. Radni obu klubów wezwali prezydenta do zaniechania samowolnych działań. Będę tutaj walczył jako przewodniczący Rady o prestiż Rady Miejskiej, ponieważ, no nie oszukujmy się, radni nie cieszą się ogromną sympatią społeczeństwa, ale między innymi poprzez takie działania. Przyjęło się powiedzenie radni bez radni, no ale ktoś do tego doprowadza. Uważam, że tutaj to było działanie przeciwko całej Radzie, nie tylko koalicjantów czy opozycję wobec prezydenta, ale wobec całej Rady. Prezydent swoim działaniem nie uszanował wszystkich radnych Rady Miejskiej w Sieradzu. Radny reprezentuje mieszkańców. To jeżeli jest taki stosunek do radnych i do Rady, to samo, taki sam stosunek jest i do mieszkańców, do wyborców. Na sesji Rady Miasta nie było jednak burzliwej dyskusji na temat wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowne Koleżanki i Koledzy Radni. Mam tutaj kilka takich zapytań i prosiłabym o odpowiedzi na piśmie przez Pana Prezydenta. Ze względu na medialne doniesienia o fatalnych wynikach kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, bardzo proszę o przedstawienie wszystkich materiałów związanych z tą kontrolą, korespondencji, protokołów i treści wyjaśnień udzielanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej, nastawionych do kontroli zarządu. Radna Urszula Rozmarynowska przeczytała tylko część listu Kazimiery Gotkowicz z Prawa i Sprawiedliwości skierowanego do prezydenta Sieradza Jacka Walczaka. Cytujemy dalszy fragment pisma, które przesłała także do naszej redakcji. Miażdżąca ocena działalności władz miasta wydana przez RIO to oczywista kompromitacja prezydenta miasta. W wystąpieniu pokontrolnym dowiedzieć się możemy o lekceważącym podejściu do zasad związanych z prowadzeniem księgowości miasta, o nieprawidłowym wykazywaniu środków pieniężnych w sprawozdaniach finansowych, o dowolnym traktowaniu zapisów zawieranych umów, a co najgorsze o lekceważeniu Rady Miasta jako organu podejmującego istotne decyzje finansowe, w obrębie których powinien działać prezydent jako władza wykonawcza, unikając przekraczania udzielanych przez Radę uprawnień. Prezydent Jacek Walczak tłumaczył na sesji Rady Miasta, że kontrola RIO to była cykliczna, rutynowa kontrola.
była szeroka, bo obejmowała całość działań miasta, więc te błędy nie są niczym nadzwyczajnym, bo podczas działań popełnia się błędy. Przenoszenie środków z celów bieżących na majątkowe nie powodowało strat i wszystkie były zaakceptowane wcześniej przez Radę. Dlatego zaliczył te błędy do błędów bieżących. Zapewniał, że to się zmieni. Radni chcieli wiedzieć, czy skarbnik miasta poczuwa się do odpowiedzialności za błędy w księgowaniu środków. Stało się tak, nieszczęśliwie można powiedzieć, że została mylnie zinterpretowana ustawa o finansach publicznych. Proszę Państwa, to tam akurat, może tutaj dokładnie dopowiem kilka słów, że te zmiany są zarówno w jedną stronę, jak i w drugą. To nie jest to, że z wydatków majątkowych zostało przekazane na wydatki bieżące i one zostały gdzieś, tak jak tutaj, tego wydatkowane, no nie wiadomo na co. Proszę Państwa, ja może to się ustosunkuję do tego, że z tej kwoty, która najwięcej która została zmniejszone, ten zostało przeznaczone na wypłatę odszkodowań. I największe odszkodowanie, jak wiecie, moi Państwo, mamy w stosunku do pana. I tutaj no, też się kłania jeden z przepisów ustawy o finansach publicznych, gdzie mamy obowiązek bez żadnych tych wypłacać odszkodowania i tytuły wykonawcze. A Państwo wiecie, że z tej kwoty to ponad, jeżeli tutaj to jest 80% dotyczy pana spadkobierców, bo nie tylko pana, przepraszam, spadkobierców tutaj na ten. Także no, o tyle czuję się winna, bo rzeczywiście ja przygotowywałam te zarządzenia, projekty zarządzeń. Zresztą na wszystkich tych zarządzeniach jest mój podpis na dole. Jakie będą dalsze konsekwencje, nie wiadomo. Radni zapowiadają zajęcie się wynikami kontroli RIO na komisjach.